Zwiedzając różne zamki, pałace albo skanseny, trudno nie zadumać się nad kwestią tego, jak wyglądają pokazywane w nich łóżka. Zwykle są one małe, a przede wszystkim wprost zastanawiająco krótkie. Nawet posłania królów czy królowych mają gabaryty pewnie mniejsze od łóżka, które stoi w waszej, jak podejrzewam nie królewskiej, sypialni. Z kolei meble z dawnych chat chłopskich bywają tak krótkie, że aż trudno wyobrazić sobie jakiegokolwiek dorosłego człowieka, który byłby w stanie wygodnie się w nich ułożyć. Osobliwe wymiary nie mają jednego wyjaśnienia. Należy mieć świadomość, że wiele niby to historycznych łóżek stanowi w rzeczywistości nie zabytki, ale współczesne rekonstrukcje. Na przykład posłanie urzędnika zakonnego na zamku w Malborku. Nie pochodzi z wieku XIV czy XV, ale zdecydowanie dopiero z XX. Oddaje więc prędzej wyobrażenia dzisiejszych muzealników o dawnym wyposażeniu wnętrz, niż ścisłe historyczne fakty. Dawne ryciny i traktaty dają poza tym powody, by sądzić, że już od średniowiecza była znana, a potem wielokrotnie powracała w różnych okolicznościach, moda na spanie nienależąco. Ale w pozycji półsiedzącej, co rzecz jasna dało się praktykować na wyraźnie krótszym meblu, o ile tylko był on wyposażony w wysoki zagłówek. Pewne źródła sugerują, że w taki sposób sypiano z powodu przekonania, że przez sen umiera się tylko należąco. Miało to być więc swoiste zabezpieczenie, sposób na oszukanie systemu. Według innych tekstów znaczenie miały raczej przestrogi lekarskie, związane na przykład z dobrym trawieniem. W każdym razie to nie takie obyczaje, choć barwne, były chyba sprawą decydującą. Tak, po prawdzie skromne gabaryty dawnych posłań najczęściej wynikały z kwestii najbardziej oczywistej. Dzisiaj w wielkiej historii z Kamilem Mienickim, jak niscy byli dawniej ludzie w Polsce. Odcinek powstał w części na podstawie mojej najnowszej książki pod tytułem Życie w chłopskiej chacie. Ocenia się, że wzrost człowieka w mniej więcej 60-80% wynika z genów. Pewne populacje są bardziej rosłe, inne mniej, niezależnie od doraźnych czynników zewnętrznych. Nawet w 40% o posturze decydują jednak warunki życia. Dostęp do żywności, jakość diety, zdrowie czy higiena. Zależnie od panującej sytuacji, wzrost może znacząco się zmieniać już z pokolenia na pokolenie. I nie jest to, podkreślmy, wcale zmiana tylko w jednym kierunku. Odruchowo można by pomyśleć, że w czasach najdawniejszych ludzie byli najniżsi, a potem stopniowo zyskiwali na posturze, by wreszcie osiągnąć tę dzisiejszą. W rzeczywistości jednak kolejne epoki przynosiły zarówno wzrost, jak i spadek średniego wzrostu. W innym odcinku opowiadałem już kiedyś o tym, że pod władzą antycznego cesarstwa rzymskiego ludzie wyraźnie się skurczyli, natomiast w średnim wieczu doszło do zauważalnego odbicia, a populacja Europy stała się roślejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dzisiaj zajmijmy się jednak tym, co działo się w bliższych nam czasach, i w bliższym miejscu, bo przede wszystkim na ziemiach polskich. Późne średnie wiecze przyniosło klęski głodu, czarną śmierć, nawracające zarazy. Patrząc z szerokiej perspektywy, nie były to zdecydowanie dobre czasy, ale potem miało być tylko gorzej. Od wieku XVI coraz wyraźniejsze stawało się oziębienie klimatu, zaś w stulecie XVII przyniosło już apogeum tzw. małej epoki lodowcowej. Towarzyszyła mu nie tylko zapaść gospodarcza, ale też seria niezwykle niszczycielskich konfliktów zbrojnych, łącznie chociażby z wojną trzydziestoletnią, ale też z potopem szwedzkim, który spustoszył rzeczpospolitą. Badania kości z dawnych cmentarzysk, prowadzone w różnych krajach, przynoszą jednoznaczne wnioski. Właśnie wówczas, w wiekach XVII i XVIII, Europejczycy stali się najniżsi w dziejach. A konkretnie najniżsi, przynajmniej od epoki żelaza, jeśli nie epoki brązu. Historyk gospodarki Richard Steckel, który zestawił pomiary kilku tysięcy szkieletów wprowadzone w szeroko rozumianej Europie Północnej, szacuje, że około roku tysięcznego mężczyźni mieli średnio 173,4 cm wzrostu. W późnym średniowieczu liczba ta spadła już do 171,5 cm. A w wieku XVIII osiągnęła minimum na poziomie zaledwie 166 cm. Innymi słowy, Europejczycy, m.in. z Brytanii, Niderlandów i Skandynawii, łącznie skoczyli się o jakieś 7 cm. Wyraźne odbicie nastąpiło w XIX wieku, ale na ogół dopiero w stuleciu XX, konkretnie w międzywojniu, typowy wzrost w Europie powrócił do poziomu z wczesnego średniowiecza. Przekroczył go zaś nie wcześniej niż po II wojnie światowej. Niestety w Polsce dotąd nie zajmowano się na naprawdę szeroką skalę tzw. antropometrią historyczną. Na przykład profesor Michał Kopczyński, autor książki Historia gospodarcza ciała, twierdzi jednak, że i u nas wykres średniego wzrostu musiał przyjąć kształt litery U. Ograniczone analizy, jakie prowadzono sugerują, że szczyt nastąpił później niż na północy i zachodzie Europy. Nie we wczesnym średniowieczu, ale raczej w wiekach XIV-XV, a więc za czasów Kazimierza Wielkiego czy Władysława Jagiełły. Ze względu na przyjmowaną metodologię, w większości już mocno przestarzałą, trudno z przekonaniem przytaczać konkretne liczby. Wydaje się jednak prawdopodobne, że w średniowieczu mężczyźni z ziem polskich Cieszyli się wzrostem na poziomie około 170 cm. Dopiero potem średnia zaczęła spadać. Źródła pisane wyraźnie wskazują, że kurczyli się przede wszystkim chłopi, zniewoleni systemem pańszczyźnianym, natomiast szlachcice niezmiennie byli opisywani przez zagranicznych podróżników jako ludzie na ogół bardzo rośli, zresztą nie tylko wzwyż, ale też wszersz. Nie da się jak na razie powiedzieć, kiedy dokładnie mieszkańcy Polski stali się najniżsi. Dopiero w wieku XIX pojawiły się pierwsze naprawdę precyzyjne, choć niestety odnoszące się wyłącznie do mężczyzn, dane. W związku z przymusowym poborem do wojska, władze we wszystkich trzech zaborach zaczęły prowadzić masowe pomiary wzrostu rekrutów. Część kartotek zachowała się do dzisiaj. I płyną z nich wnioski, które wiele osób mogą zszokować. Mianowicie okazuje się, że Polacy należeli 150 czy 200 lat temu do absolutnie najniższych ludzi w Europie. Zwłaszcza na wsi, gdzie dotkliwy głód wciąż był nawracającym zjawiskiem, dzieci rosły wolno, były drobne i herlawe. Młodzi nastolatkowie wyglądali nieraz podobnie, co dzieci siedmiu czy ośmioletnie, z kolei rekruci choć z pozoru dorośli, bo wzywani przed komisję zwykle w wieku jakichś 21 lat, wcale by nam się tacy nie wydali. Chociażby Bolesław Prus jeszcze w roku 1886 ubolewał, że Polacy, a już zwłaszcza polscy chłopi, to cytuję najwątlejsze plemię w Austro-Węgrzech. Na dowód przytaczał dane komisji poborowych, zgodnie z którymi za zdatnych do służby wojskowej uznawano 27% Węgrów, 21% Niemców, ale tylko 10% Polaków z Galicji. Zbliżony komentarz można by wygłosić też na temat mieszkańców kongresówki i rzecz miała, podkreślmy, bezpośredni związek z dzisiejszym tematem, a więc posturą. We wszystkich zaporach było tak, że od poborowych wymagano minimalnego wzrostu. I choć komisje zaokrąglały i fałszowały wyniki, tak by w razie potrzeby obejmować zaciągiem także ludzi, którzy norm wcale nie spełniali, to i tak nawet kilkadziesiąt procent młodych mężczyzn trzeba było odrzucać. Kryteria nie były natomiast w żadnym razie wygórowane, z czasem zaś tylko się obniżały. Przykładowo w zaborze rosyjskim w ostatnich dekadach XIX wieku wymagano zaledwie nieco ponad 153 cm wzrostu. Tak, 153. O tym jak dokładnie wzrost mieszkańców Polski wypadał na tle Europy i jak różniły się dane z różnych zaborów wiele mówi zestawienie przygotowane przez amerykańskiego historyka gospodarki Johna Komlosa. Zebrał on informacje na temat postury młodych mężczyzn mniej więcej w połowie XIX stulecia. W tabeli, którą teraz widzicie na ekranie, wyszczególniono 16 krajów, z tym, że różne części władztwa Habsburgów zostały potraktowane odrębnie. Absolutnie ostatnie miejsce w rankingu zajmuje Galicja, ze średnim wzrostem mężczyzn na poziomie zaledwie 161 cm. Nieco wyżej, bo na pozycji 14 Uplasowali się mieszkańcy kongresówki, a więc głównej części zaboru rosyjskiego. Ze swoimi 163 cm wyprzedzali wyłącznie Włochów i Hiszpanów. O wiele wyżej plasowali się zarówno Austriacy, jak i Francuzi, Belgowie, czy zwłaszcza rekordziści kontynentu, czyli mieszkańcy Skandynawii. Warto jeszcze wspomnieć, że z innego zestawienia, przygotowanego przez Michała Kopczyńskiego, Wiadomo, że na ziemiach polskich najwyższy był wzrost w zaborze pruskim. Sami tylko Polacy mieli tam w latach 60. XIX wieku statystycznie 165 cm. Tylko nieznacznie ustępowali więc pod względem postury Niemcom czy Anglikom. Wyraźny wzrost zaczęto notować w Polsce w stuleciu XX, zwłaszcza wśród ludzi, którzy dorastali już po I wojnie światowej. I tak chociaż bez pomiarów prowadzonych przez specjalistów Polskiej Akademii Nauk, wynika, że mężczyźni urodzeni w roku 1907 mierzyli jako dorośli niespełna 166 cm, ale ci, którzy przyszli na świat w roku 1922, już 168 cm. Granice 170 cm, a więc poziom, który był chyba normą w średnim wieczu przekroczyli jednak dopiero mężczyźni urodzeni po II wojnie światowej. Dla porównania, dzisiaj dorosły Polak z młodszego pokolenia, dorastającego już po transformacji ustrojowej, ma średnio 179 cm. Jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze wagę ciała, dawniej na wsi na ogół iście piórkową, Łatwo będzie zrozumieć, dlaczego w XIX wieku gospodarz albo syn chłopski bez trudności byli w stanie ułożyć się do spania nawet na wąskiej krótkiej ławie, albo w bardzo małym łóżku. Tym bardziej mieściła się na takim posłaniu gospodyni lub jej córka. W odniesieniu do kobiet nie prowadzono wprawdzie w XIX wieku masowych urzędowych pomiarów ciała, zapewne jednak ich średni wzrost, na przykład 150 lat temu, tylko nieznacznie przekraczał 150. Centymetrów. Dzisiaj z kolei dorosła Polka ma wedle statystyki 165 cm. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o tym, jak wyglądała codzienność naszych wiejskich przodków, jak staliśmy się takimi ludźmi, jakimi jesteśmy, zajrzyjcie do mojej najnowszej książki. Życie w chłopskiej chacie kilka dni temu trafiło do księgarni. Tak więc, jeśli nie macie jeszcze swojego egzemplarza, to może właśnie nadeszła idealna pora, by go Zamówić. Natomiast, jeśli nie chcecie sypiać odtąd na siedząco, w łóżku tak krótkim, że wygodnie nie zmieściłyby się w nim nawet moje koty, to koniecznie polubcie ten odcinek i zostawcie od siebie komentarz. To jedyny, absolutnie jedyny sposób, by się uratować.